Wniosek o odrzucenie projektu poparło 199 posłów, przeciw opowiedziało się 235, a w głosowaniu nie wzięło udziału 26 parlamentarzystów. Projekt zmian w kodeksie wyborczym zakłada dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Ponadto powołanie komisarzy wyborczych wojewódzkich i powiatowych. Prawo i Sprawiedliwość chce również, aby 7 na 9 członków Państwowej Komisji Wyborczej wybierał Sejm. W myśl nowego projektu ustawy, wojewódzcy komisarze wyborczy musieliby dokonać nowego podziału wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Projekt przewiduje również konieczność dokonania przez powiatowych komisarzy wyborczych nowego podziału wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na obwody głosowania w ciągu 1 miesiąca od dokonania podziału na okręgi wyborcze.